Hej, witam cię serdecznie. W tym tygodniu odbyło się spotkanie bankierów centralnych w Sintrze w Portugalii i na pewno warto zapoznać się z informacjami, jakie tam usłyszeliśmy, bo mogą one odbijać się w najbliższym czasie na rynku. Jak ta tematyka cię interesuje, pamiętaj o tym, aby rzucić łapkę w górę oraz pozostawić po sobie ślad w komentarzu. Wystarczy nawet zostawić hashtag FedTag, aby YouTube nie zakopał dziś tego nagrania, aby ono cały czas mogło żyć i dostarczać wiedzy. I rozpocznijmy i przekażmy to, co wydarzyło się właśnie podczas tego spotkania. Fed może potencjalnie podnieść stopy procentowe w lipcu i wrześniu, aby ograniczyć utrzymującą się presję cenową i schłodzić zaskakująco silny amerykański rynek pracy, poinformował prezes Fedu. Powell zapytany, czy przedstawiciele Fed przewidują obecnie, że będą podnosić stopy procentowe na co drugim posiedzeniu, po pominięciu podwyżki w tym miesiącu, odpowiedział, że może się to zdarzyć, ale nie musi i że nie wyklucza kolejnych podwyżek stóp. Powtórzył, że prognozy większości decydentów wskazują, że spodziewają się oni jeszcze co najmniej dwóch podwyżek w tym roku. Chociaż polityka monetarna Fedu jest restrykcyjna, może nie być wystarczająco restrykcyjna i nie była wystarczająco restrykcyjna przez długi czas, powiedział Powell. Szef Fed przemawiał 2 tygodnie po tym, jak on i jego koledzy pozostawili stopy procentowe na niezmienionym poziomie po 15 miesiącach podwyżek, aby dać więcej czasu na ocenę, w jaki sposób wyższe koszty finansowania zewnętrznego i niedawne napięcia w sektorze bankowym wpływają na gospodarkę. Jednak Powell i większość jego współpracowników sygnalizują, że ostatecznie konieczne będzie dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej, aby powstrzymać inflację dwukrotnie przekraczającą cel Fedu wynoszący 2%. Mediana prognoz opublikowanych na posiedzeniu w tym miesiącu pokazała, że przedstawiciele Fed spodziewają się, że ich stopa referencyjna wzrośnie w tym roku o kolejne 0,5 punktu procentowego z obecnego przedziału od 5 do 5,25%. Rynki zwiększyły zakłady na przyszłe podwyżki stóp Fed w tym roku po uwagach Powella. Seria danych opublikowanych we wtorek wskazywała na gospodarkę USA, która przekracza oczekiwania i okazuje się odporna na kampanię zacieśniania polityki Fed. Raporty pokazały, że sprzedaż nowych domów wzrosła do najszybszego tempa od ponad roku. Zamówienia na dobra trwałe przekraczyły szacunki, a zaufanie konsumentów osiągnęło najwyższy poziom od początku 2022 roku. Powell powiedział w środę, że dane są nadal spójne z gospodarką, która jest odporna i rośnie, chociaż istnieje znaczne prawdopodobieństwo spowolnienia gospodarczego. Powell powiedział, że nie uważa recesji za najbardziej prawdopodobny scenariusz. Dodatkowo prezes Europejskiego Banku Centralnego powiedziała w środę, że EBC ma jeszcze wiele do zrobienia, zanim doprowadzi inflację do celu na poziomie 2%, bo jak wiemy, EBC też systematycznie cały czas podnosi stopy procentowe i też na tym nie poprzestanie, czyli najbliższy okres czasu pod dyktando rosnących stóp procentowych, czy to w strefie euro, czy to w Stanach Zjednoczonych, i to na pewno może wpływać na nastroje rynkowe, tak więc warto być ostrożnym, warto być czujnym. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz i jak to ewentualnie może odbić się w przyszłości na rynku oraz na GPW. Pozdrawiam, na razie, hej.